Polki i Polacy, nie chcę już tego wątku zbyt przedłużać i powtarzać tego samego co wcześniej. Myślę, że Polki i Polacy są tak naprawdę dużo bardziej gotowi na demokrację bezpośrednią niż są na nią gotowi politycy. Z jednej strony po prostu najlepszą metodą profrekwencyjną w referendum jest likwidacja progu referendalnego czy progu frekwencji, tak? No bo to wtedy w naturalny sposób sprawia, że wszystkie strony są zachęcone do tego, żeby w takim głosowaniu wziąć udział po to, żeby ich zdanie nie było z góry skazane na porażkę, więc jednak nie możemy zapomnieć o podstawowym wniosku. Znaczy, to referendum też pokazało, że referendum należy organizować wtedy, kiedy nie jesteśmy 100% pewni odpowiedzi na pytanie, tak? To znaczy, referendum, które ma tylko potwierdzić jakąś decyzję, wydaje się nie najlepszym pomysłem, pomysłem demobilizującym, pomysłem, który, no właśnie, tak w debacie publicznej, powszechnym postrzeganiu legitymizuje takie podejście jak bojkot. Dzień dobry, z tej strony wita Was Agata Kempa. Dzisiaj na kanale lub bezpośrednio goszczę Piotra Trudnowskiego, koordynatora naszego projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej i chciałam się, Piotrze, Ciebie zapytać o referendum i o podsumowanie tego, co wydarzyło się 15 października. Już wcześniej na kanale rozmawialiśmy o różnych wnioskach, które można wyciągnąć z kampanii, ale teraz mamy wyniki, możemy wyciągać tych wniosków jeszcze więcej, bo to było pierwsze referendum w tym samym czasie, co wybory. Także jak w ogóle Ty odbierasz to referendum, czy frekwencja w nim Cię zdziwiła? Powiem tak, obstawiałem wynik w ostatnich tygodniach w przedziale 40-50% frekwencji. Okazało się, że byliśmy bliżej tej niższej granicy. Szczerze powiem, zaskoczyła mnie skala tak dużej liczby tych osób, które nie pobrały kart w referendum, z tego powodu, że powiedzmy sobie szczerze, to było wymagające dla samych głosujących podjąć tę decyzję, skorzystać z niej i w taki formalny sposób to referendum zbojkotować. Obstawiałem wcześniej, że tych osób, które z tego skorzystają, będzie po prostu mniej. Natomiast to, co mnie na pewno rozczarowuje po tym referendum, to poziom debaty publicznej na jego temat i takie trochę zamykanie oczu na fakty, które to referendum mimo wszystko niesie, jeżeli spojrzeć na to od strony liczbowej. Więc tutaj krótko wymieniłbym może te największe problemy, a potem może trochę je ewentualnie rozwiniemy. Podstawowy jest taki, że no właśnie, wzięło udział 40% uprawnionych, co oznacza, że większość osób, która poszła na wybory, wzięła udział w referendum. To jest rzecz, która jest często zniekształcana w komentarzach, zniekształcana w przekazach. Zdaje się, że mniej więcej 55% wszystkich osób, które w niedzielę poszły do lokali wyborczych, wzięło karty do referendum, więc można powiedzieć, większość głosujących wzięła w nim udział. To rzecz pierwsza. Drugi, chyba najczęściej powielany błąd, to ten błąd, który mówi o tym, że tak naprawdę w tym referendum zagłosowało niewiele więcej osób niż zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem fakty są zupełnie inne. W tym referendum wzięło udział 4,5 miliona ludzi więcej niż oddało głos na Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy w referendum wzięło udział 12 milionów obywateli, a na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 7,5 miliona obywateli, co znaczy, że 4,5 miliona głosów, 1/3, 37% wszystkich biorących udział w tym referendum, to są osoby, które zagłosowały w wyborach na inne partie niż Prawo i Sprawiedliwość. A to wszystko przy założeniu, że wszyscy wyborcy PiSu wzięli karty referendalne, a są przecież i tacy, którzy zagłosowali na PiS, a mimo wszystko to referendum im się nie podobało, pytania im się nie podobały, sposób jego prowadzenia im się nie podobał, więc to też jest taka rzecz, którą moim zdaniem, na którą należałoby zwracać uwagę w podsumowaniu tego referendum. No i trzecia kwestia, na którą też moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to jednak mam wrażenie jednostronne omawianie kwestii tego, w jaki sposób obchodzone były przepisy na przykład dotyczące finansowania kampanii wyborczej. Media głównego nurtu, ale również eksperci, komentatorzy skoncentrowali się właściwie tylko i wyłącznie na realnym problemie, o którym mówiliśmy od samego początku i nie ma co negować tego, że to jest problem, czy właściwie patologia, którą należałoby wyeliminować, czyli zaangażowania spółek Skarbu Państwa w kampanię referendalną. Natomiast no, niestety przemilczane zostało to, że również politycy wszystkich opcji wykorzystywali tą dziurę referendalną do prowadzenia swojej kampanii. Ci sami politycy, którzy grzmiali z mównic sejmowych, że PiS organizuje to referendum po to, żeby obchodzić limity kampanii wyborczej, sami wykorzystywali to referendum, żeby wykorzystywać dziury w przepisach i prowadzić swoją kampanię pod płaszczykiem kampanii referendalnej. No i tutaj na przykład dla mnie takim przykładem no, rozczarowującym jest chociażby fakt, że w tych raportach, bardzo ciekawych zresztą, godnych polecenia, które Fundacja Batorego przygotowywała dotyczących wydatków na kampanię w mediach społecznościowych, no tak skrojono kryteria, że co prawda opisano pojedynczych kandydatów, ale na przykład faktu tego, że Platforma Obywatelska wydała kilkaset tysięcy złotych na kampanię internetową, która była wprost kampanią antypisowską, pod płaszczykiem kampanii referendalnej, niestety nie ujęto. I nie mówię o tym dlatego, że szukam tutaj po prostu takiego symetryzmu, tylko że po prostu ujmowanie problemów z finansowaniem w tej kampanii trochę robi takie wrażenie, że problem polega na tym, że w tych przepisach to referendum organizował PiS, oni są nieuczciwi, więc w związku z tym powinniśmy... Wszystko jest w porządku, tylko po prostu powinni być lepsi ludzie organizujący referendum, to wtedy nie będzie tych patologii. A tymczasem te patologie są, takie jest prawo, to wszystko i finansowanie ze spółek Skarbu Państwa i finansowanie z pieniędzy partyjnych i prowadzenie kampanii pod płaszczem kampanii referendalnej odbywało się w majestacie prawa, wszystkie strony miały do tego prawo, ale dopiero kiedy zobaczymy, że wszyscy z tego skorzystali, to zdamy sobie sprawę z tego, jak duża jest potrzeba naprawienia tych przepisów jak najszybciej. Poruszyłeś tutaj kilka ważnych kwestii. Cieszę się, że też dementujesz, myślę, takie stereotypowe myślenie o tym referendum. Chciałam się zatrzymać na chwilę. Wydaje mi się, przy takim największym właśnie micie, czyli tym, że w tym referendum wzięli udział właściwie tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Już powiedziałeś o tym, że ponad 4 miliony osób, które nie głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, siłą rzeczy musiało wziąć udział w tym referendum. Myślę, że w skali całej Polski to jest bardzo duży wynik. Jakbyś mógł też tutaj tę kwestię rozwinąć. No tak, no to jest kwestia, która pokazuje tak naprawdę też poza wszystkim w takim temacie wyborczym, pokazuje, że ten sufit nad Prawem i Sprawiedliwością i tym, do jakich wyborców teoretycznie mogłoby Prawo i Sprawiedliwość się odwoływać, jest dużo wyższy niż wynik tych wyborów. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość zostało ukarane politycznie w wyborach za wiele swoich postaw, decyzji, ale jednocześnie dzięki temu referendum pokazało, że jednak szereg osób te podstawowe diagnozy Prawa i Sprawiedliwości podziela, tak? No to jest jeden wniosek, natomiast no to też pokazuje, no te 4,5 miliona głosów to jest naprawdę armia ludzi, tak? No to jest, jeżeli dobrze pamiętam, mniej więcej 150% elektoratu trzeciej drogi, tak? To jest mniej więcej tego typu liczba. Gdyby jakaś partia otrzymała tyle głosów, ile osób zagłosowało w referendum zgodnie, w cudzysłowie, z oczekiwaniami organizujących, czyli zagłosowało na nie, to taka partia mogłaby się cieszyć niewątpliwą większością w każdym sejmie, tak? Bez żadnej potrzeby koalicji, wręcz mogłaby marzyć o, zależnie od rozkładu poparcia innych partii, o jakiejś takiej większości kwalifikowanej, możliwej do osiągnięcia bardzo rzadko w polityce, więc to pokazuje, że ta legitymizacja jest dość duża. No i wreszcie rzecz bardzo, bardzo istotna, no to jest dokładnie, a nawet minimalnie, no to jest trudne do policzenia, bo tamto referendum odbywało się na podstawie trochę innych przepisów, więc nie możemy porównywać tych samych liczb. Natomiast no, w tym referendum w uproszczeniu wzięło udział minimalnie więcej osób niż w referendum konstytucyjnym w 1997 roku, tak? Czyli w tym referendum, które jest nieważne, nie jest wiążące, z tego powodu, że nie osiągnięto progu frekwencji, wzięło udział więcej osób niż zagłosowało za ustanowieniem tego progu frekwencji, który każe dzisiaj ten głos ignorować, tak? No to jest taki paradoks, z którym mamy do czynienia, o którym warto dzisiaj mówić, warto o tym przypominać. Pamiętajmy o tym, że to poparcie dla Konstytucji w 1997 roku było niewielkie, tak? Na granicach punktów procentowych, a tymczasem tutaj te odpowiedzi miały bardzo mocną legitymizację w jedną stronę, tak? Więc to też jest rzecz, na którą mimo wszystko powinniśmy brać poprawkę i o tym pamiętać, że to jednak jest duży, słyszalny, głośne stanowisko obywateli. No i oczywiście, już tak mówiąc zupełnym podsumowaniem, moim zdaniem bardzo silny argument na rzecz tego, by znieść próg frekwencji, tak by to taktyczne niebranie udziału w referendum nie było rzeczą, która zniechęca do formy wypowiedzenia swojego zdania, natomiast to oczywiście wymagałoby całego szeregu zmian, począwszy od tych przepisów finansowych, przez kwestię układania pytań, aż po kwestię tego, by umożliwić biorącym udział w głosowaniu również taki głos, który okaże ich dezaprobatę wobec pytań, tak? Czyli na przykład formuła żaden z powyższych albo wstrzymuje się od głosu nad tym pytaniem. Taki głos, który pokazywałby, że nam się nie podoba pytanie, podnosiłby próg potrzebny do ważności decyzji dla odpowiedzi tak lub nie, tak żeby ona zawsze musiała mieć minimum 50%, trochę tak jak w Sejmie przy większości bezwzględnej, i myślę, że to jest też jeden z postulatów, o których poważnie powinniśmy dyskutować w efekcie tego referendum. A myślę, że obecna władza, albo właściwie tak, której się spodziewamy, że będzie władzą w przyszłości, bo jeszcze póki co rząd tworzy Prawo i Sprawiedliwość, będzie brała pod uwagę wyniki tego referendum. Wiemy, że ono jest niewiążące, także prawnie nie muszą tych wyników brać pod uwagę, ale jednak, tak jak tu cały czas mówisz, ponad 12 milionów osób zagłosowało w tym referendum, no i tutaj ponad 90% w każdym pytaniu odpowiedziało nie, więc myślę, że też te odpowiedzi Polaków są dosyć jednoznaczne. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że ktoś na dzisiejszej opozycji, a niebawem pewnie w rządzącej trójkoalicji, będzie chciał jakoś mocno modyfikować podejście do któregokolwiek z tych pytań. Ja się zgadzam zasadniczo z takim podejściem, że referendum to też jest bardzo ważny argument w polityce europejskiej. I tutaj uważam, że chociażby politycy dzisiejszej opozycji szykujący się do rządzenia mówią o tym, że chcą korygować ten mechanizm relokacji, jeśli chodzi o imigrantów, chcą używać tych, chcą jakoś przekonywać naszych partnerów w Brukseli do tego, że należy ten mechanizm zmienić, w specyficzny sposób potraktować Polskę i tak dalej. Wydaje mi się, że traktowanie również tego referendum jako argumentu w tej dyskusji byłoby dobre i w tym sensie lepiej byłoby, gdyby to referendum było wiążące. Natomiast w pozostałych kwestiach nie wydaje mi się, że ktoś ma dzisiaj zakusy, żeby cokolwiek zmieniać. To byłoby też takie symboliczne oddanie Prawu i Sprawiedliwości racji w tych sporach, tak? Więc wydaje mi się, że politycznie byłoby bardzo kosztowne. To, co wydaje mi się dzisiaj ciekawsze, to kwestia tego, w jaki sposób w ogóle i do organizowania referendów, i do tych przepisów o referendach i tej, moim zdaniem, niezbędnej, jak najszybszej korekcie prawa będą podchodzili rządzący, no bo wiemy, że jest co najmniej kilka kwestii, o których mówiło się, że należałoby je rozstrzygnąć w referendum, a sądzę, że wraz z koalicyjnymi napięciami niebawem takich tematów pojawi się nieco więcej. Dokładnie, no i o te wnioski, które płyną tak naprawdę z samego przebiegu referendum czy z kampanii, też chciałam się Ciebie jeszcze tutaj zapytać. Już powiedziałaś o tym kształcie kampanii i o tym, że nie tylko spółki, ale wiele polityków i to różnych opcji, a nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystywało właśnie to referendum, kampanię referendalną do promowania siebie. Jeśli ktoś się przyglądał różnym plakatom wyborczym, to myślę, że można było zwrócić na to uwagę, ale często to było tak kamuflowane, że niekoniecznie dało się to zauważyć na pierwszy rzut oka. Sama się spotykałam z plakatami, które mówiły po prostu idę do urny, i ten napis, że to jest finansowane w ramach referendum, był gdzieś mały w rogu, więc kiedy przechodzimy szybko koło przystanku czy jakiegoś słupa z ogłoszeniami, to niekoniecznie nam się to rzuci w oczy. Wiemy, że to by wymagało korekty, ale co jeszcze? No cóż, mi się wydaje, że jednak nie możemy zapomnieć o podstawowym wniosku. Znaczy, to referendum też pokazało, że referendum należy organizować wtedy, kiedy nie jesteśmy 100% pewni odpowiedzi na pytanie, tak? To znaczy, referendum, które ma tylko potwierdzić jakąś decyzję, wydaje się wydaje się nie najlepszym pomysłem, pomysłem demobilizującym, pomysłem, który no właśnie tak w debacie publicznej, powszechnym postrzeganiu legitymizuje takie podejście jak bojkot. I to oczywiście w konkretnej sprawie wiadomo, że można mieć różne podejście, natomiast w dłuższej perspektywie powinniśmy być świadomi tego, że jest to podejście problematyczne. No ja tu zawsze, być może już nawet w naszych rozmowach używałem tego argumentu, no gdyby takie podejście zaprezentowali przeciwnicy wejścia do Unii Europejskiej w 2003 roku, no to referendum w sprawie akcesji do Unii Europejskiej byłoby niewiążące, bo tych osób, które poszły do referendum i zagłosowały przeciwko wejściu do Unii, byłoby wystarczająco wiele, by tamto referendum było niewiążące i to jest na dłuższą metę bardzo groźne i szkodliwe podejście. Więc z tego właśnie powodu referenda należy rozpisywać w tych sprawach, w których faktycznie nie ma powszechnej zgody i faktycznie istnieje pewnego rodzaju spór pomiędzy politykami, elitami politycznymi, czy w ogóle w debacie publicznej, trudny do zważenia i po prostu należałoby go rozstrzygnąć, tak? Ja sobie wyobrażam, że w tych najbliższych miesiącach będą duże emocje związane, nie wiem, czy to z podejściem do niedziel handlowych, czy powinniśmy je przywracać, czy powinniśmy utrzymać zakaz, jeżeli tak, to na jakich zasadach. Rzecz, która łączy perspektywę gospodarczą i taką trochę jednak światopoglądową. Kwestie dotyczące oczywiście aborcji, no to jest o tym już dzisiaj słyszymy, że te napięcia są duże pomiędzy potencjalnymi koalicjantami, no ale tych tematów wydaje mi się, jak rozstrzygnąć konkretne kwestie w najbliższym czasie będzie więcej. Kwestia tego, w jaki sposób podejść do waloryzacji programów socjalnych, jak realizować konkretne obietnice, które w tej kampanii padły, a jednak wymagają różnego rodzaju doprecyzowania, to wydaje mi się, są takie kwestie, w których właśnie nie znamy dzisiaj w dużym stopniu odpowiedzi Polaków i świetnym pomysłem byłoby uznanie, że skoro mamy właśnie no, dość zróżnicowaną ideowo koalicję, no to dobrze byłoby, żeby te kwestie nie pozostawiać ich tylko i wyłącznie właśnie polem jakiegoś takiego zgniłego kompromisu partyjnego, ale zapytać o to obywateli przy kolejnych okazjach. Oczywiście zanim to zrobimy, cała ustawa o referendum ogólnokrajowym wymaga całkowitego przeglądu od tych kwestii finansowania, przez kwestię układania pytań, aż po jakieś właśnie sensowne rozstrzygnięcie tych procedur związanych z zachowaniem w samej Komisji Wyborczej, no bo to też jest rzecz, która budziła emocje. Ja i tak, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że więcej tych negatywnych emocji ze strony Komisji Wyborczych może się pojawić, czyli tej interakcji głosującego z Komisją Wyborczą, więc i tak zasadniczo jestem dość zadowolony z tego, że tych kontrowersji nie było zbyt wiele, no ale to pokazuje, że te wszystkie kwestie po prostu wymagają doprecyzowania, no i tutaj postulat, do którego zawsze wracamy, czyli po prostu ustanowienie trwałego dnia referendalnego, który będzie organizowany w ten sposób, że nie tylko władza będzie narzucała swoje pytania, ale będzie to robione w takim tempie, by na przykład obywatele mogli swoje postulaty referendalne również sformułować i wtedy to referendum z inicjatywy obywatelskiej byłoby łączone z tym referendum, które jest organizowane z inicjatywy rządzących, no to byłoby dużo lepsze podejście, no i nikt nie mógłby mówić o tym, że jakieś referendum jest tylko plebiscytem partyjnym jednej partii, który miałby pomóc w wygraniu wyborów, no bo po prostu druga strona miałaby realną możliwość dorzucenia swojego do tego pakietu, dzięki czemu frekwencja byłaby wyższa, legitymizacja podjętych decyzji byłaby szersza i lepsza i pokusa takiego jednostronnego wykorzystania pytań referendalnych na pewno byłaby mniejsza. Trzeba by się dwa razy nad tym zastanowić, a jednocześnie pewna zachęta do tego, by pytać obywateli byłaby dużo silniejsza. Jak jednocześnie w takim razie rozwiązać kwestię frekwencji, żeby z jednej strony nie było sytuacji, że na przykład 5% obywateli decyduje za całość, żeby rzeczywiście jednak te referenda przyciągały więcej osób, a z drugiej strony, żeby obywatele, jeśli są przeciwko jakimś rozwiązaniom, opowiadali się za tym w referendum, a nie poprzez niepójście do niego i niebranie karty? No to myślę, że tutaj faktycznie najlepszym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch podejść, o których też była mowa. Z jednej strony po prostu najlepszą metodą profrekwencyjną w referendum jest likwidacja progu referendalnego czy progu frekwencji, tak? No bo to wtedy w naturalny sposób sprawia, że wszystkie strony są zachęcone do tego, żeby w takim głosowaniu wziąć udział po to, żeby ich zdanie nie było z góry skazane na porażkę. Więc jeśli chodzi o samą frekwencję, to żeby ona była wyższa, to jestem głęboko przekonany, że zniesienie progu wiążącego charakteru referendum po prostu sprawiłoby, że w każdym referendum, bez względu na tym, czy w dniu referendalnym, czy organizowanym osobno, czy lokalnym, czy ogólnokrajowym, czy wreszcie łączonym z wyborami, czy nie, po prostu byłoby wyższe, bo obie strony widziałyby korzyść z tego, że jednak należy pójść do urny, prowadziłyby kampanię. Być może ta kampania byłaby też ciekawsza, bardziej merytoryczna, odnosząca się do treści tych pytań, etc. Natomiast druga kwestia to właśnie jest to rozwiązanie, które w toku dyskusji się pojawiło w ostatnich tygodniach, o którym ja trochę zapomniałem i kojarzyłem je dotychczas głównie z postulatami umieszczenia właśnie tej kratki żaden z powyższych w głosowaniach do Sejmu czy do Senatu, tak by znowu zachęcać osoby, które nie mają na kogo głosować, do tego, żeby jednak pójść do urny i wziąć udział, w jakiś sposób zamanifestować swój sprzeciw wobec klasy politycznej. Natomiast takie rozwiązanie, właśnie dodanie między pytaniami tak, nie, dodatkowej kratki żaden z powyższych, czy wstrzymuje się od głosu, biorąc udział w głosowaniu, moim zdaniem byłoby najlepszym rozwiązaniem i wtedy duża liczba takich głosów byłaby, no właśnie, utrudniałaby osiągnięcie progu frekwencji, w sensie progu ważności decyzji, jeżeli nie byłoby 50% ani na tak, ani na nie, tak jak w Sejmie przy większości bezwzględnej, a dodatkowo zachęcałoby do tego, żeby właśnie w ten głos obywateli się wsłuchać, no i dzięki temu ułożyć lepsze pytania, bo wiadomo, że dla każdego inicjatora referendum, jeżeli tych odpowiedzi pod tytułem żaden z powyższych będzie dużo, to będzie po prostu żółta kartka co do tego, że obywatelom się te pytania, sposób przygotowania referendum nie podoba, no to będzie coś, co po prostu zostanie zauważone. No i dzięki temu też uniknęlibyśmy pewnie części głosów nieważnych, które są stawiane dlatego, że ktoś chce wziąć udział w referendum albo chce wziąć w ogóle udział w głosowaniu, ale uważa, że żadna z opcji powyższych nie jest właściwa, no i moglibyśmy wtedy na pewno łatwiej wyciągać wnioski, na przykład w jaki sposób komunikować, jak głosować, żeby tych głosów nieważnych było mniej, bo osoby, które by stawiały wcześniej celowo właśnie taki głos nieważny, miałyby tą swoją krateczkę w tych głosowaniach. Dokładnie. Jakie jeszcze wnioski możemy wyciągnąć z tego referendum, które już za nami? Czy to było referendum świadomych obywateli? Myślę, że tak. Myślę, że to było referendum świadomych obywateli. No, na to są tak naprawdę trzy dowody, tak? Po pierwsze, dość gremialnie do tego referendum prawdopodobnie poszli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy dotychczas byli raczej niechętni do bezpośrednich form demokratycznego decydowania. To wiemy z badań, to wiemy z sondaży, które również prowadziliśmy jako Instytut Demokracji Bezpośredniej, że to poparcie dla poszerzenia zakresu demokracji bezpośredniej w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości dotychczas nie było zbyt wysokie, a tymczasem okazało się, że kiedy zapytano o ważne dla nich kwestie, to oni gremialnie poszli, zagłosowali. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to kwestia tych dodatkowych 4,5 miliona osób, tak? To jest inna grupa, która właśnie nie zagłosowała na PiS, wzięła udział w tym referendum. Dlaczego wzięła udział w tym referendum? Bo była świadoma tego, że co prawda nie podoba im się PiS, chcą zagłosować na kogoś innego, ale jednocześnie rzeczywiście trochę obawiają się tego, że ten nowy rząd będzie chciał poluzować politykę migracyjną, będzie chciał, nie wiem, demontować zaporę na granicy białoruskiej, będzie chciał wrócić do pomysłów takich jak podwyższenie wieku emerytalnego. Myślę, że w tych wszystkich tych kwestiach tak naprawdę bardzo duża część społeczeństwa no jednak zgadza się z tymi propozycjami Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób te problemy należy rozwiązać, więc głosując, oddając władzę w jakimś sensie stronie opozycyjnej, jednocześnie zamanifestowali no, pewną swoje oczekiwanie kontynuacji w tych zakresach czterech polityk, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. No i wreszcie po trzecie, ta grupa, która postanowiła zbojkotować referendum, również pokazała pewnego rodzaju sprawczość obywatelską i zaangażowanie. Można oczywiście spierać się o to, w jaki sposób to się manifestuje, natomiast skorzystali z możliwości, jaką daje im prawo, wykorzystali i okazało się, że zrobili to w sposób skuteczny, świadomy, choć to wcale nie było proste, więc ja tu zgadzam się z takim podejściem, które pokazuje, że w jakimś sensie to referendum nawet przez te głosy bojkotujące pokazało, że obywatele dużo lepiej już dzisiaj sobie radzą z procedurami wyborczymi i te wszystkie opowieści przeciwników referendów, które mówią, nie można dawać ludziom głosować nad jakimiś kwestiami, bo oni nie są świadomi konsekwencji, nie wiedzą, co z tego wynika, są po prostu nie do końca prawdziwe, bo okazało się, że tych świadomych obywateli tak naprawdę mamy dużo więcej, niż zwykło się o tym myśleć. Czy w takim razie Polki i Polacy są gotowi na demokrację bezpośrednią? Myślę, że Polki i Polacy, nie chcę już tego wątku zbyt przedłużać i powtarzać tego samego, co wcześniej. Myślę, że Polki i Polacy są tak naprawdę dużo bardziej gotowi na demokrację bezpośrednią, niż są na nią gotowi politycy i polskie prawo. Więc oczekiwałbym w tej sytuacji w pierwszej kolejności od polityków gotowości do zajęcia się postulatami zmian tego prawa, następnie być może dalszej pracy edukacyjnej i wreszcie takiego regularnego oddawania obywatelom szansy na podejmowanie decyzji, no bo też powiedzmy sobie szczerze, tak, każde takie referendum to jest pewnego rodzaju szkoła, to jest pewnego rodzaju nowe doświadczenie. Zanim nam to wejdzie w nawyk, zanim się tego wszyscy nauczymy, zanim będziemy chcieli z tego korzystać, to oczywiście wymaga dalszej pracy, ale myślę, że w jakimś sensie pierwszy krok został wykonany i bardzo bym chciał, nie ukrywam, żeby nowa większość sejmowa uznała, że warto ten mechanizm referendalny w ważnych kwestiach stosować częściej niż to się działo w historii III RP i co więcej, że pokażą, że można takie referendum zorganizować lepiej. Myślę, że na tym tak naprawdę wszyscy byśmy wygrali, gdyby rzeczywiście chcieli z tej szansy skorzystać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że kończymy tak naprawdę pozytywnymi wnioskami. Będziemy w takim razie egzekwować, czy politycy, polityczki wyciągną wnioski również z tego referendum i z tych frekwencji już nie tylko dotyczących samego referendum, ale także wyborów. Dzięki serdeczne i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.